udało nam się znaleźć miejsce na nocleg. Jeszcze nie jestem pewien, czy zostaniemy tu na nocleg. Na pewno zostajemy tutaj na obiad. Tam jest rzeczka, tu jest dywan, tam jest kuchnia i składniki i idę teraz gotować, bo już jestem głodny. Bardzo głodny. To dzisiaj będziemy jedli taką. Ostatnio jedliśmy kaszę, taki, kupujemy taki miks kasz przeróżnych i ktoś nam napisał, że te woreczki są szkodliwe, więc się ich pozbywam. Nie wiem, czy produkuję. Jeżeli ktoś zna jakieś dobre kasze albo takie miksy kaszowe, bezworeczkowe, to możecie nam napisać w komentarzu. W takim gotowaniu zawsze musimy mieć włączony wentylator, bo inaczej mimo otwartych drzwi zapachy się tutaj unoszą, zwłaszcza jak jest czosnek. Mamy karmę dla ciebie, no dostaniesz. W tej półce, gdzie są kadzidełka. Kocie, mały. Smakołyki są. To są karma po naszej minie. No jesteś taka jak minę. Ojej, przytulam się. Taka jak nasza minę, no masz. Jak widzicie, wyszło słońce, co prawda późno, bo jest godzina 19, ale lepiej późno niż wcale, jest cudownie, oświetliło, no zmieniły się kolory i wszystko jest piękniejsze, pozytywniejsze, bo jest słońce. Wczorajsza noc zapadnie nam w pamięci na bardzo długo, ponieważ wczoraj poznaliśmy wyjątkowego człowieka. Jest to pan Andrzej. Jak przyjechaliśmy na ten parking koło tego mostu, Kasia gotowała, ja poszedłem na spacer i poznałem właśnie pana Andrzeja. No i tak od słowa do słowa się zgadaliśmy. I on właśnie no, ma koty, więc połączyła nas miłość do kotów. Pan Andrzej jest w ogóle crazy miłośnikiem kotów, bo ma 10 kotów i jeszcze 4 małe. 10 dużych i 4 małe. I też miejscowi ludzie powiedział, że po prostu podrzucają mu czasami koty albo wyrzucają do lasów. Nie wiem dlaczego, jak można coś takiego zrobić, ale ludzie wyrzucają do lasu koty i koty potem przychodzą do niego, no i on się nimi opiekuje, daje im jeść i troszczy się o nie. Także to jest naprawdę dobry człowiek. No i później pan Andrzej tak poszedł, wrócił za chwileczkę i przyniósł nam wiadro ryb. Świeżutko wyłowionych rybieszyn, które tam żyły nawet w tym wiedrze. Zaproponował, w ogóle zapytał się, czy ryby lubi. Ja mówię, no lubi je. A on mówi, a ryby umie zrobić? A ja mówię, no nie umie, to ja ci zrobię. No, i pan Andrzej obrobił te ryby, obrał, wypatroszył, przyniósł nam miejsce. Co więcej, zapalił ognisko i siedzieliśmy z Kasią po prostu, bo tak cudownie. Paliło się ognisko, ryby się piekły tam obok. No, bardzo, bardzo cudowna noc to była. Spełniło się nasze marzenie o ognisku. No i też bardzo mądra, no tak jak mówię, no pan Andrzej był bardzo mądrym człowiekiem, doświadczonym przez życie, przeszedł bardzo wiele i no, się nie załamał i funkcjonuje, działa dalej i z uśmiechem, mimo tego, że jest bardzo biedny i bardzo niewiele rzeczy ma, cieszy się z tego, co ma. I to jest piękne, naprawdę, to jest kwintesencja wszystkiego, że po prostu nie trzeba mieć dużo, żeby być szczęśliwym. I ten człowiek ma bardzo mało i żyje, cieszy się. Jeszcze się dzieli z innymi biedniejszymi ludźmi od niego. Ja dodałem to miejsce na Park4Night, więc jeżeli ktoś by się wybierał do
Nowej Soli, chciał się tam zatrzymać, to jest pięknie. Miejscóweczka jest doskonała. Opisałem to wszystko, więc zapraszam. Pan Andrzej, podejrzewam, że tam się też zakręci, bo mieszka dosłownie obok tej miejscówki. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy od razu już z drogi. Właściwie już jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w Bytomiu Odrzańskim. Tutaj zostawiamy na parkingu naszego busika i idziemy zwiedzać Starówkę, bo jest podobno przepiękna. Znajdujemy się bardzo blisko Nowej Zielonej Góry. Świeci i słońce. Dalej zwiedzamy okolice. Jest pięknie, wyszło słońce, także no, szykuje się świetny materiał. Jest to o tyle ciekawe miejsce, że przyjechaliśmy i wydaje się, że to jest jakby wieś, albo po prostu, że nic tu nie ma, a nagle bam, jedna wieża, druga wieża. Zobaczcie, tam jest jakaś kolejna wieża. Trzecia wieża. Tu wieża, tu rynek, co to jest? Zaskakujące miejsce, nie wiem, co się spodziewać. No już widzę, że mi się tu podoba, jeden Eltek, drugi Eltek. To jest miasto przyjazne Eltekom. Wow. Zwariowałem, ale to jest pięknie. Panowie siedzą, rozmawiają, 12 w południe. Chill. Środek miasta, super. Ale zobacz, jaki piękny rynek. Słuchajcie, te kamienice są niesamowicie piękne. Normalnie jak w Poznaniu, albo nie wiem, no w Poznaniu, Wrocławiu, tylko troszeczkę są niższe, nie? Zobaczcie. Niesamowite. Wczoraj mi Kasia opowiadała historię pewnego kota, który przyprowadzał pana, który wracał z imprezki. No i kot mu pomagał. I ten kot ma tutaj... Ten kot jest tutaj. Dzielny kot w butach. Halo? Dzielny kot w butach pomaga wstawionemu lekko panu iść do domu. Pan jeszcze dopije Adrina. Zobaczcie. Kup jeszcze pije. A kotek biedny, kiciałka, pomaga mu dostać do domu. Ciekawe i co wyjątkowe w tym miejscu, w kościele świętego Hieronima w Bytomiu Odrzańskim, w jego tutaj narożniki wmurowane są tak zwane krzyże pokutne. I jest to znak próby odkupienia grzechu. Kiedy ktoś popełnił jakąś zbrodnię, mógł właśnie zamiast iść do więzienia, próbować jakby przeprosić rodzinę i zadośćuczynić za swoje grzechy. I jednym właśnie z warunków było wmurowanie w kościół krzyża pokutnego, na którym jest znak, rysunek, czym dokonano zbrodni. Niestety to właśnie chodzi tutaj o zabójstwa i na przykład tutaj za nami jest łopata, w tym miejscu ktoś zabił kogoś łopatą. Troszkę poczytałam o Bytomiu Odrzańskim, zanim tu przyjechaliśmy i dowiedziałam się, że panował tutaj taki zwyczaj dawno temu, kiedy jeszcze nie spisywano kontraktów, a ludzie, którzy zajmowali się biznesem, handlem, podpisywali różne umowy, na jakby znak podpisania tej umowy brali swojego kciuka i odciskali go tutaj właśnie w wejściu do świątyni w cegłach. No i jeśli dobrze to rozumiem, to będą właśnie te dziury. Dobra, przyznam wam się szczerze, że jestem mega podjarana, bo po prostu jest tu przepięknie.
Jest to takie, no, stare, po prostu leniwe miasteczko. Nic się tutaj chyba już nie dzieje. A zarazem jest pięknie odrestaurowane. No, budynki są po prostu cudowne. Starówka jest przepiękna. Przebija to stare, na przykład takie stare mury domów, które są jeszcze nie odrestaurowane. Na niektórych też widać takie stare jakieś napisy, nie wiem, typu sklep, czy papierosy i tak dalej. I jest to taki totalny old school i po prostu jest to przepiękne. I mam nadzieję, że ktokolwiek kiedykolwiek będzie to renowował, dbał o te zabytki, to już po prostu te stare napisy też będą jakby zostawione, bo przypomina to trochę PRL i tak dalej, ale z drugiej strony jest to część naszej historii, część naszej tożsamości i no jako zestawienie z tym, co się dzieje teraz, stare z nowym, jest to niesamowite i no myślę, że takie bardzo, bardzo polskie, bardzo, bardzo klimatyczne, coś pięknego. Widać, szkoła się zakończyła, młodzież wyszła na zewnątrz, no i cały ten ryneczek żyje, także fajnie, fajnie, dobry klimat. Dobra, lecimy dalej. Jedziemy jeszcze zobaczyć jedno miasteczko malutkie, takie podobne do Bytomia. Bytom nam się Odrzański bardzo, bardzo podobał. Szybka piłka, certyfikat podróżowania dostaje to miasto. Super klimat. Jest tu bardzo ładnie, zadbanie, czyściutko, mili ludzie. Fajnie. Pani powiedziała dzień dobry. Tak, wszyscy mi dzień dobry mówili też. Także super, polecamy na weekendzik albo nawet na jeden dzień. Super. Tak. A teraz idziemy do Biedronki kupić panu Andrzejowi troszeczkę jedzenia, ponieważ no, wiemy, że on ma bardzo duże problemy finansowe i nie ma co to jeść i żyć. I jeszcze koty, 10 kotów utrzymać i 4 małe. Ma ogród warzywny i dzieli się tymi warzywami ze wszystkimi dookoła. Tak. Nam także dał sałatę. I on cały czas pomaga jakimś biednym osobom, biedniejszym jeszcze od niego, co już nie wiem, czy to jest możliwe, ale niesamowity, niesamowity tak. Człowiek. Idziemy mu kupić dużo jedzenia. Kupiliśmy panu Andrzejowi 3 siatki jedzenia. Kupiliśmy mu chleb, paprykarz, masło, takie słoiki, że sobie może, wiesz, klopciki zrobić od razu. I dość sporo puszek z mokrą karmą, bo zauważyliśmy, te koty nie jedzą swojej karmy. Potem sypaliśmy im jakieś dżemy, oleje, banany, czekoladki i tak dalej. Ale kupiliśmy też paprykarz szczeciński i nabrałem ochotę na paprykarz, więc teraz będę robił sobie lunch z paprykarzem szczecińskim po półrocznej przerwie i tęsknocie za tym pysznym specjałem. Pogoda się robi, to przebrałem się z czarnego koloru, ponieważ było mi za ciepło, na biały i oto wam pokażę. To jest odsłona, pierwszy raz. Mam na sobie nasz t-shirt w białym kolorze z czarnym nadrukiem. Jeżeli ktoś chciałby mieć taki t-shirt, chciałby mieć na sobie nasze logo czarne, białe, to zapraszam na sklep podróżowanie.pl. Tam jest do wyboru mnóstwo t-shirtów z przeróżnymi rodzajami, nadrukami i są też fajne bluzy. Sklep podróżowanie.pl. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all. Ledwo co wjechaliśmy do Kożuchowa, spotkaliśmy jednego z naszych widzów i od razu powiedziano nam 3 rzeczy, które musimy zobaczyć. Zamek, szkoła podstawowa numer 1 i baszta. Więc idziemy na zamek, potem do szkoły, albo po drodze, jeszcze nie wiem dokładnie jakiej kolejności, ale te 3 rzeczy na pewno zobaczymy. Taki typowy rynek, tutaj, znaczy jest to rynek, ale po prostu niesamowite jest to, że tu ludzie mieszkają, tu są normalnie dookoła bloki mieszkalne, anteny, pranie, życie się tu toczy, przeciekawe. Nie lubię nie narzekać, ale tutaj jest taka piękna wieża murowana, a tu dobudował Urząd Miasta coś... Taką komunistyczne coś. Coś pachnące komuną, tak bardzo, tak dotyka, te mury dotykają siebie, to po prostu ich boli, au, jedne drugie mówią. No.
tego, czegoś nie lubię. Proszę Państwa, widzimy tutaj okazały, niesamowity obiekt, jakim jest Zamek Piastowski w Kożuchowie. Odrestaurowany, czynny, pełni funkcję domu kultury. To jest, tego co widzę, jest dosyć mocno pielęgnowana kultura rycerska i organizowane są turnieje rycerskie. Proszę bardzo, 25 maja tego roku. Ciekawe zestawienie, bo z jednej strony jest zamek, a z drugiej strony jest po prostu blok. Jak widać na tablicy za mną, jest tutaj co robić. Mimo że Kożuchów to bardzo mała miejscowość i ona jest troszeczkę jakby zapomniana, ale ma to swój klimat, jest fajnie, takie małe miasteczkowe, Polska. Mnie się osobiście bardzo podoba, jest tutaj co zwiedzać. My niestety już nie mamy czasu na więcej, bo jesteśmy umówieni w winnicy, także znikamy stąd, ale gdybyście jeszcze tutaj kiedyś byli, odwiedzali któreś z tych miejsc, których my nie pokazaliśmy, to koniecznie wam wyślijcie zdjęcia. Pan Andrzej nie ma w domu, poszedł do swojego kolegi, tak jak mówił, więc zostawiamy mu za domem siatki z jedzeniem. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że my tu jakiś charity robimy, czy nie wiem, chcemy siebie pokazać na piedestale, czy coś, to nie o to chodzi w ogóle. Po prostu pan Andrzej był mega dla nas dobrym człowiekiem, ugościł nas wczoraj rybą, ogniskiem, niesamowitymi historiami ze swojego życia. Dzisiaj nam dał trochę ziół i sałaty, jak widzieliście, także my po prostu chcemy podzielić się dobrem. Mieliśmy okazję po prostu zrobić zakupy i dać mu trochę jedzenia, bo mówił, że no u niego jest po prostu ciężko. I chcemy się po prostu podzielić, także chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to dobro, które otrzymaliśmy, także od was, posłać po prostu dalej w świat.